O, Teraz mam. Teraz można robić. Aj, kurde, coś ty zrobił. To się nic nie trzyma. Kurde, masakra. Odchodzi od ściany. Ja pierdolę. Tu środek opada, a tu wygięło. Kurde. Patrz, jak to odeszło od ściany. Nie. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy obrabiać okna, tak? Obrabiać? O, obrabiać okna styropianem, tynkować. A, tyle będzie robione, że ja wam pokażę, co chodzi. No, jak widzicie, tu jest stawione okno. Tu będzie styropian, tam tynk, te sprawy, to okno, to tutaj. No, zobaczymy, jak będzie szło. Jak będzie szło dobrze, to wszystko się zrobi. Jak będzie szło tak jak zawsze, to no, czyli się gówno zrobi. Czyli nic nie zrobimy. Co teraz? Teraz można robić. Kurde. Do ciebie będę bieg w tę noc. Ben 9657. No, no to. Pozdrawiamy Bena. Pozdrawiamy Bena. 9567. Panowie, tak szczerze, nie wkur... was ten wiszący kabel, nie od całego patrzenia wkur... chodzą przez 20 odcinków i schylają się, aby starczy gwoździa przybić do sufitu i go zakrzywić. Albo wsunąć ten kabel. No. Ja tak sobie patrzę i źle. Ja miałem ostatnio gadać, powiem się, kurde, też sobie nie przybijesz tego kabla, tylko tak naprawdę to wiesz co? A tutaj jest takie coś. No. Było przybite. Ci nic nie chce gadać, nie będę tam. Nie wygasą. Dzisiaj grilla palimy, jakoś tak. Przy piątku. Bo to już ostatnia pora na grilla. No masz o tak, o. Ja będę trzymał tu. Abyś mi, kurde, rąk nie przykroił. A kurde, po palcu. Czy ty preferujesz na te? Na to. To gwiazdki. No sraz. Gwiazdki. To kurde, patrz, aby zjeść. Tego nie będziesz czyścił? Tej drużyny? A po co? A patrz sobie z boku, sobie zobacz. Patrz, jakie to są nierówności. Chyba, że tak nawalisz tej pianki tak dużo. Nie wiem, ja pianko nie kleję nigdy. Stropianu, to nie wiem. Patrz, jakie są nierówności tu. Jakby było trochę równiej, to wiesz, to by było lepiej przykleić, nie? Prawie za grubo kupił. Dwójka wystarczyła. Bo kiedyś się ciebie pytałem, mówiłeś piątkę. Tak, ja gadałem piątkę. Tak, to kurwa. No dupa. To jest na styk. A nie można przeciąć go na pół? Wzdłuż? A co to przeszkadza? Można, ale mi dwójkę kupię, to by było no nie myślałem, że tak będzie. Pójdę ale... po piłkę i go przetniemy na pół. Kurde, ma. Wiedziałem, że umie. Masz tak ciąć to. Dobra. Zdnij na pół. Próbujemy. Co będzie? Co będzie? Czy lepiej byłoby kupić dwójkę gotowe? Lepiej ciąć. Kurde, luks. Czemuś tak krótko uciął? Co? No patrz, ile tu jest luzu. A tu jest jak? Tak różnica jest? Znaczy, trzeba będzie pianki dać. Żeby to było równo. W ogóle nie wiem, jak ta pianka działa. Ja też nie wiem, pierwszy raz to robię. A to pisze ile tam tego? Ile centymetrów można kładać jego? Sposób aplikacji. Klejenie płyt styropianowych w systemach ociepleń BSO nakładamy warkoczem o średnicy około 3 cm. Dobra, jak zrobił, tak będzie. No właśnie. Czy... jechać jak stopianko do murowania. No. Bo jak nie widzieliście, to był test pianki do murowania, więc warto... warto zobaczyć, bo... Nie, ale tak w sumie to ciekawe jest, nie? No kurde, bardzo ciekawe. Takie, że wiesz. Kurde. Ale nie. To jest najważniejsze, jest wyciszone. Sucho. Kurzu zero. Tylko kleić. Tylko kleimy na stropian czy na... na ten, stropian. Dobra, co czeka, bo ty jak strzelasz, to w tamtą stronę, bo... To z góry, to z góry, to. Sam to by było. No. Jak to na daj. Dobrze, stałem. O. Można normalnie? No bo samo nacisnąłem, dwa warkocze. Dawaj, trzy, bo tu trzeba grubo. Ile to ma stanąć? Nie wiem. Korygować można do 10 minut. Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. No tak to wszystko chodzi, nie? Kurwa. Jednak ten kurde klej to jest klej. Przyklei się tyle, można od razu, wiesz, ustawić tak jak powinno być, a nie. No to się jest. Tak rusza jak... jak co? Gówno. Chyba, że psiknij tutaj jeszcze. Gdzie? U góry. No popatrz, taka dziura jest, nie? O tu? Nie, o tu. Taka dziura jest. Dobra, daję następne. Tam trochę grubiej. No, tu grubo musi być. No. Ach,
Bluzę ci zawaliłem. Aj, kurde. Znaczy wiesz, to tak wszystko na oko jest tak. A! Oglądałeś tego Wieśka, kurde, z blok ekipy? Po to Pan Bóg dał oczy, żeby robić na oko. No. Także, kurde, powiem ci, że to się wydaje, bo to już poszło w połowę. Serio? 18,5. Loks. Z tej strony cienko. Dobra. Gdzie? Tak, kurde, taki banan. Patrz, krzywo jest. Kurde, ile tam pianki trzeba będzie. Ja. Ale tu trzeba chyba uciąć. O, patrz, się wgięło. No tak o. No tu mniej, tu więcej trochę. O tak? Nie, normalnie tylko tak o. Tu więcej, tu mniej. O tak? No ale prosto. Prosto i pod kosem. No prosto, ale no tak o. Tu kurde prawie na zero, a tam... No tak, o tak. O. No. No, tylko że prosto. No. Nie wiem, co ty p***ałeś. No kurde, bo miałeś tą piłkę, myślałem, że pod skosem, bo taką chcesz ciąć. Aha. Tak, nie. Ja iść tym dziadostwem. A co? Kurde, masz ta pianka. To odchodzi, czy co? No kurde, wszystko się rusza. Tak ma być. Dobra, smaruj. Tak ma być. No. Tak, no, kurde, moc. Moc. Nie, nie, nie podnieś tam. Czego? No bo kurde, będzie krzywo. Kurde, to się nic nie trzyma. To patrz. Żeby było równo, to tak musi być. A daj do góry trochę. No to już się nie da. Nie trzeba coś dać? Żeby to tak... To się nic nie trzyma. Ty, te kiełbasy się chyba spaliły. Kurde, te kiełbasa. Czekaj. A jedź, kurde, z tym dziadostwem. Chcę w dupę tę piankę mogę wsadzić. No kurde, mać. Mediu. Wszystko się rusza. Co cię wchodzi pianka, jak tu kiełbasa jest? No to idziemy jeść. Kiełbasa już prawie gotowa. Ale pachnie. O. A czego to odpada? A czego? Bo jeśli takie kupił, kurde. Czekaj, taką deskę masz tu? Daj tu deskę całą. Połóż. Powiem ci, że takie dziadostwo, że masakra. Odchodzi od ściany. Ja pierdzielę. Jedź. Się za wysoko dałem. Ja chyba za wysoko. Nie przesadzaj, kurde. No patrz, to się w ogóle nie trzyma. No to ja wiem, no to... A to kurde, coś kupił. Ej, bo to zawsze... Nie. Ja temu nie ufam, tej piance. Jak to z daleka wygląda? No wygląda jak pół dupy za gówno. Ja nie mogę. Ja weź to kurde. To trzeba wyrwać i tyle. Nie, będzie. Zrobimy to. Wyrównasz się tym tynkiem. No tynkiem wyrównasz. A co, nie? No kurde, nie wiem czy wyrówna. Będzie, będzie. Jedziemy następne okno. Oj kurde, mać. Matthew, jest bardzo dobra robota. Ty gadasz głupoty. Następne okno. Kurde, mać. Jak to nam szybko idzie? Ojej. Nie myślałem, że szybko będzie szło. Chyba grzmi na dworze. No właśnie słyszę. Burza niby w listopadzie? Kurde, tak się zdarza czasami. Czasem tak się zdarza. Myślę, że jakbyś wziął fachowców jakieś, to lepiej tego nie zrobił. Co ty, nie ma takiej opcji. Jak obrabiać okno, tylko pianką. No. To... Jakby ktoś ścianę, na przykład, wiesz, ktoś stawił okna i mówi, że trzeba mu obrobić. No to kurde. Jedziemy? No to i piankę, dwie pianki. Aby tylko pianka była. I... Żadny klej do styropianu. Tylko... absolutnie, gdzieś klejem. O, luks. To złapie. Jutro się obrobi, będzie luks. Będzie luks, Matthew. Jeszcze będziesz mówił, że o, jak głupi kleiłem na klej. Tak, jak tu jest pianka. Aj, kurde, coś ty zrobił. Co? Rozwaliłeś tamten. Może dam takie lapy. Bo pomyślisz, że tej pianki jest coraz mniej. To dawaj. Ale przy brzegu dawaj. No, kurde, mać. Co? Co? Nie? Będzie lunk. Będzie nie dawaj. No tam już złapała pianka. No, złapała. No, kurde. No kurde, jeszcze nie tą stroną dalej. Jakaś nowa bluza chyba, nie? No. Ja cała bluza pierdolą. Szybą stroną dalej. To się tam wyczyści. To się zatyguje. Dobra.
A wiesz ile skrócić? No nie wiem ile. No to trzeba przyłożyć. Wiesz ile? No tak 2 centymetry. 2 centymetry. Dawaj, bo kurde, to na co odpadnie i tyle będzie. Kurde, pianki wymyślił. Aj kurde. Dawaj, kup mi odpada. Też dam takie lapy. A dawaj, jak chcesz już. Ale lapy. Jaka dziurska. No, trochę tu dam, o tu. Trochę daj. Trochę, a nie. Dobra, a co? Niech czuję, że ma. Dobra, następny. Puszczę, to się zaraz odleci. No, odleci, ale coś tu nie bardzo. Co? Mi pasuje. A co? Wszystko. Tu środek opada. I daj ty na tutaj jeszcze. No, tu. Nie, to na takie coś to nie jest na pewno ta pianka. A do czego ta pianka? Nie wiem. Do elewacji. No. To jest elewacja, nie do objawiania okien. Dobra, dobra. Jest? Tak, nieźle. Ale tu już chyba całe trzeba dać, to i tak nie będziesz otwierał. Że wiesz, że nie będzie na pół ciąć, nie? No co, będziesz otwierał to okno? Czy nie? Jak? Będziesz otwierał to okno? Chyba nie. Mam nadzieję, że tak będzie było na styk. Tylko patrz, że trzeba pianki. Starczy tylko tego, tej pianki? Czy nie bardzo? Starczy, starczy. Jeszcze trochę jest. Nie trochę. Co? Niby wąski trochę jeszcze? Taki cudem. Co? Za wąski? Tu się kleił, da. No się nakleił pianki. Od tego jest pianka, żeby nawalić jej. Taki cudem. A to jak? Trzyma? Łapie pianka? A ty go łapie. Kurde, się odsunęło od tego. Co, odsunęło się? No, tam już prawie ze 2 centymetry było. No. Na co? A, świeże. To w ogóle nie łapie. Jak cię złapało? Ja pierdzielę, to kiedy to wysk? Kurde. No krzywo. Powiem ci tak, ty nic nowego. Znacz. To krzywo? Gdzieś to trochę... Nie, różnica, nie? Czy nie ma? To piankę dam tu. Bo tak właśnie zrobi, a ja tu piankę trochę dam. No, tak się zrobi. Wycinaj 20 razy. No. Kurde, czego tak krzywo jest? A jednak czekaj. No, ty wiesz jak jest. Czasem... O, właśnie. Bo tu jest, powiem ci tak, tu jest taki bardzo mały margines błędu. No. Lekko nadziusić bardziej i wali. Czy widzę. Jak bita śmietana. Go raz bita śmietano. No. Poproszę. No pchaj. Weszło? Weszło. A, tu wygięło. Kurde. Patrz jak to odeszło od ściany. Nie, to jest pianka lux. Ona tak ma być. Patrz ile odeszło od ściany. Czy to się w ogóle nie trzyma? Lux jest. No za uciąłem i dlatego tak wybrzusza. Czekaj. Nożem zetnę. Ach, łapy pokleiłem. Aj, spodnie. No mają bluzę, to jest to pianko, to chuje robota. Ej. Ale tutaj czymś trzeba. Na środku. Tak się nie będzie trzymało. No tu chwilę, troszkę ściąć w górę. Tą. Kurde maj. 2 centymetry. Klina wsadzaj, będzie dobrze. Ale powiem ci szczerze, te piankę to sobie mogę w dupę wsadzić, bo to jest... Dziadostwo, jak nie wiem. No tak powiem, że trochę tak kośno wyszło. Tutaj ta góra bardzo ucieka, jakbyś trochę w tą stronę wziął. Kaczu był napoczynany? Nie. Kurde mać. A w piecu się pali? Nie wiem. Też trzeba podłożyć. Nóż. Co? Jedź. O, teraz kiełbasa tak wejdzie. Luks. Smacznego. Dziękuję za nie. No, powiem ci, że dałem, że kiełbasa spakowała. Damy fiało. No. Mieliśmy dzisiaj obrabiać te okna, ale no, wyszło tak jak zwykle. Miała być bardzo szybka robota, a trochę się z tym pieprzymy i do tego ta pianka jeszcze nie złapała, także w następnym odcinku będziemy już tutaj ładnie obrabiać tym goldbangiem i no, myślę, że wyjdzie ładnie. Nie no, na pewno będzie lepiej niż jest teraz, także do następnego. Cześć.